Cześć, witam serdecznie i już na wstępie przypominam, gdy wychodzicie z domu, pamiętajcie, by zakładać obowiązkowo rękawiczki i maseczkę ochronną. W ten sposób ochronicie siebie i innych, a ja z przyjemnością pokażę Wam, jak taką maseczkę można zrobić w domu. Do wykonania zadania będziemy potrzebować dwie gumki recepturki. Wiem, że ostatnimi czasy one grają główną rolę w moich filmikach. I kawałek materiału. Ja akurat wziąłem tutaj siereczkę kuchenną, ale to może być równie dobrze kawałek materiału bawełnianego albo po prostu bandamka. No nic, przechodzę do prezentacji. Gumeczki zakładamy w ten sposób, by podzielić ten materiał na trzy równe części. Jak już wyprofilujemy tak, żeby to było rzeczywiście trzy równe części, zakładamy z jednej strony. No nic, wykonana maska już przede mną, także nie pozostaje mi nic innego, jak Wam pokazać, jak ją założyć. Tą stroną zakładamy do twarzy, później na uszy, no i gotowe. Można lecieć na zakupy. Powiem Wam szczerze, że jest wygodna, ale też fajnie się prezentuje. Nawet pasuje dzisiaj do mojego outfitu. A, i niektórzy zaczęli komentować moje bluzy, więc jest dobrze. To zapraszam Was jeszcze do kolejnego zadania, a tym kolejnym zadaniem będzie... selfie w tej masce. Także oglądam wszystkie komentarze, widzę wszystkie zdjęcia. Do roboty. Pa, do zobaczenia jutro.